Raz, dwa, trzy, cztery. Jestem teraz od pompy ciepła około 4 metrów. Tak ona, jak słyszycie, działa w tej chwili. Nagrywam specjalnie z dwóch urządzeń, żeby pokazać, jaka jest różnica w nagrywaniu dźwięku. To, co słyszeliście, to była pompa 14 kW w pełnej mocy sprężarki. Czyli sprężarka była wkręcona chyba na ponad 100 Hz. No i tak jak możecie w tej chwili usłyszeć, tak ona działa w trybie normalnej pracy, kiedy nie potrzebuje pełnej mocy. To, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że pompa nagrywana była przy użyciu kamery, a nie telefonu. Kamera ta posiada mikrofon, dosyć czuły mikrofon kierunkowy. Dodatkowo z funkcją kompresora dźwięku, także ten dźwięk jest dosyć mocno podbijany, tak żeby słychać było wszystkie szczegóły, żeby też Wam pokazać, jak to działa. To w tej chwili podejdę do kamery, posłuchajcie jeszcze przez chwilę, jak działa to urządzenie, a zaraz włączę w kamerze automatykę i zobaczycie, jak automatyka podbije całe tło otoczenia. Teraz w tle słyszycie samochody. Znowu, żeby pokazać, jak ona działa, to teraz stanę w tym trybie. Powiem dosłownie dwa słowa, żebyście mieli możliwość usłyszenia, jaka jest różnica w nagrywaniu przez mikrofon z włączonym kompresorem dźwięku. No i tyle. Tak naprawdę w tej chwili za mną słyszę tylko szum. Nie słychać sprężarki, która działa. Oczywiście ona w momencie, kiedy jest w pełnej mocy, czyli generuje te 14 kW, w tym momencie no, słychać oczywiście ten wirnik, ten scroll, który tam działa. No i trudno, żeby to było urządzenie bezgłośne. Także ono delikatnie sobie brzęczy, jak jakaś tam taka, nie wiem, stacja transformatorowa. No, tak można porównać. Ciężko mi jest powiedzieć, do czego tak naprawdę można to przyrównać, ale jeszcze zrobię jedną rzecz. W tej chwili rozkręcę tą pompę ciepła do pełnych obrotów, czyli ustawię w tej chwili taką funkcję bardzo szybkiego podgrzewania ciepłej wody użytkowej, żebyście mieli możliwość usłyszenia, jak rzeczywiście ta pompa się wkręca na obroty i jaki generuje przy tym poziom hałasu. W tej chwili pompa została włączona w tryb szybkiego podgrzewania wody użytkowej, także został jej zadany parametr 55 stopni. No i za chwilę będzie się wkręcała sprężarka na maksymalną moc, po to, żeby jak najszybciej osiągnąć ten parametr na ciepłej wodzie użytkowej. Specjalnie zostawię włączony, albo może wyłączę kompresor dźwięku, żeby zostawię włączony z kompresorem. Dźwięk ok, niech on sobie działa. Ja w międzyczasie będę do Was mówił, więc będziecie mieli możliwość sprawdzenia tego, jak to wygląda, jaka jest różnica między tym moim głosem, a tym urządzeniem, które hałasować będzie za mną. Zostawię na razie samo nagrywanie urządzenia. Posłuchajcie chwilę, jak to wygląda. Sprężarka w tej chwili działa z częstotliwością 82 Hz. Także do setki jeszcze brakuje 18 Hz. Natomiast jeszcze pokażę, teraz może z bliska, bo nie wiem, czy ona jednak, czy ona uruchomi pełną moc. Chyba nie. Słyszę, że już zwalnia, czyli podgrzała tą ciepłą wodę użytkową. I teraz, żeby Wam pokazać, jak to było nagrywane i skąd efekt takiego takiego brzęczenia i generalnie wrażenia, że ta pompa ciepła jest głośna, to podejdę z kamerą
bliżej, tak jak nagrywałem to wcześniej, i zobaczycie, jaki to jest efekt. Zostawię oczywiście tutaj włączone nagrywanie w telefonie. A teraz przełączymy na tryb ręczny. W tym miejscu chodzi sprężarka, tutaj jest. Teraz jeśli ja włączę tryb ręczny, ona już zwalnia w tej chwili, ale włączę, żeby było słychać automatyczne. Teraz sprężarka zwalnia praktycznie do zera. No i chyba zakończył się proces ogrzewania ciepłej wody użytkowej.